Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, gram Foragera, a ja teraz przyspieszam robienie kościanego amuletu moją różdżką prądu. Tak, jest to funkcja, którą dawno odkryłem. I proszę, w tym oto momencie mamy już czaszkowy, proszę mnie, kościany amulet, 75% więcej surowców. I możemy kontynuować naszą przeprawę. Żeby nie było dużo, nie zrobiłem poza tym, że zbierałem. Bo ta różdżka, powiem wam szczerze, no patrzcie, jak ona uprzyjemnia zbieranie. Po prostu czuję, że jeszcze tak przyjemnie się nie zbierało w tej gierce. No, ale mniejsza z tym. Na początek muszę wam powiedzieć parę złych wieści. Otóż przejrzałem do końca achievementy i trzeba będzie niestety te biedne rzepy, buraki, czy co to jest, ubić. Jest za to achievement. Nie chcę tego robić, ale obiecałem sobie i wam, że będę miał 100%, więc powiedzmy tyle. Jakbym miał wszystkie pozostałe achievementy, tylko ten jeden zostanie, wtedy przyjdę i ukrócę ich czerpienie jakimś najlepszym mieczem, jaki istnieje, powiedzmy, w całej grze. A póki co, wiecie, no nie chciałbym tego jednak robić. A i swoją drogą, widzicie te robaczki? One są naszym nowym celem, jeśli chodzi o kwestie zbierania. Dzięki nim ulepszymy kill-offa, co jeszcze bardziej chyba przyspieszy proces zbierania pojedynczego. A właśnie, mam oczywiście siostry w pokoju, jak zwykle, więc jakieś hałasy to będą z jej strony, więc wybaczcie. No i jeszcze na wstępie powiem wam tyle. Odkryłem tą wspaniałą receptę. Sałatki owocowe. Po prostu 40 energii. Zrobię sobie jeszcze tak z 20 może. A, nie, mogę tylko... Ty to jesz? Tylko 9. Tak, siostra? Zjadam sałatki. No co, dałem 40 energii, no dużo bardziej się opłaca niż kamienie. Przy okazji właśnie jeszcze tutaj zauważyłem, że da się zbierać dynie i są nightshades, czyli jakieś takie kwiaty nowe. Powiem szczerze, nie wiem co, jak, gdzie z nimi, że tak nazwę, ale z tego co kojarzę, do czegoś był mi potrzebne, więc możliwe, że się tym jakoś mocno zastanawiał, pójdziemy, zobaczymy na co to było. I no, poza tym też dowiedziałem się już jednej rzeczy. Z każdej ze stron będziemy odkrywać też jakąś nową krainę. 9 jest podstawowych lądów łącznie, po 3 na każdą wysokość, że tak nazwę. Wykupiliśmy już wszystkie zielone, to teraz zostały nam tylko właśnie odkrywanie tych nowych krain. Posprawdzałem to wszystko, tak w zasadzie konsultacja ze znajomymi, konsultacja na forum. Staram się jak najbardziej unikać spoilerów. I proszę, jesteśmy już właśnie na tym etapie, gdzie same nowości nam w sumie zostały. Więc ja może nie będę przedłużał, zobaczmy jeszcze przy okazji, jaki teraz jest kryształowy amulet. Okej, okay, jakiś zamrożony relikt, nawet nie wiem co to jest. I dobra, teraz ten nightshade był do czego? Nie, tutaj potrzebuję tylko robaków w butelkach. I bym to już mógł zrobić. Tutaj nightshade. Dobra, w takim wypadku potrzebujemy jednej dosłownie butelki, żeby napełnić ją wodą. Będziemy mieli lepszą i opatę. Oj. Akurat w przypadku łopat mogę wam powiedzieć szczerze, wiem, że najpierw opłaca się bardziej zająć łopatą niż kill-offem. Ulepszenie łopaty powyżej wodnej łopaty gwarantuje nam, że jeśli nie znajdziemy czegoś lepszego, to zawsze dostaniemy piach. A dobra, mamy piach. Głupi ja, jak zwykle nie sprawdził nawet. Dobra, to ty się zrób. Tutaj trochę nie wiem, tak z 20 nitek, w sumie nawet nie wiem po co, ale niech się robią, bo nie wiem jak tutaj to wygląda. Bieraj to szkło, foragerze. I pora zrobić właśnie ostatnią rzecz, czyli butelkę, po czym robimy wodną łopatę. Oczywiście przyspiesz produkcję. Dobra, butelka jest, teraz tylko najgorsze, że muszę bez patrzenia zaznaczyć, które to jest miejsce. Nie mogę sobie używać scrolla, bo taka ciekawostka, scroll ostatnim zaczął wariować. I dobra, wodna łopata, craft, przyspieszamy i widać, że i tak będzie wolno się robiło. Więc dobrze, że mam tę prądową różdżkę. Tak, bez tej prądowej różdżki to prawdopodobnie by trwało wieki, a teraz proszę, no. Jest, nie, ja bym to chyba wychwalał zawsze. I powiem szczerze, nie sprawdzałem, jak to jest z tą różdżką, czy ona zawsze jest tam, czy zawsze się łatwo znajduje, czy coś, czy miałem farta. Ale nie chcę nawet wiedzieć, jaka jest prawda, czy coś. Taki artefakt to po prostu dla mnie jest największy fart, jaki mógł mi spotkać, tyle. Przy okazji, tak mówiąc jeszcze, coś czuję, że następne odcinki z Foragera, tak samo jak ten, będą już skupione bardziej właśnie na odkrywaniu potworach, zbieraniu takich nowych rzeczy, rozwoju. Ale patrząc na to, że właśnie zbieranie surowców teraz stało się dużo przyjemniejsze, szybsze, płynniejsze niż było do tej pory, dzięki
mocy prądu. No i swoją drogą bank dalej tutaj robi swoje. Niestety jest odporny na działanie prąda, więc nie pomogę mu nic. Dalej wiem, że tym... O, a czy będzie uzbierał milion z banków, to niech sobie tam pomału robi. I uwaga, uwaga, łopata ulepszona. Większy zasięg i od razu kopiąc nawadniamy derty. I łopata nomada, to właśnie to. Potrzebuję jakiś lawender, czyli lawendę. Nie wiem gdzie. I stal. 20 stali już teraz mogę przygotować prawdopodobnie. To od razu już zlecę to po prostu, niech piesek sobie robi. A w międzyczasie w sumie... Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś rozwiązanie, opcja czy coś. Na obecny moment... Poza tym, że na pewno muszę przygotować się bardziej, jeśli chcę wejść z powrotem do tych podziemi. Więc dzisiejszy odcinek będzie się skupiał właśnie na odkrywaniu nowych terenów i zbieraniu niż na podziemiach czy skarbach. Więc dobra, zbieramy wszystko i tak. Od dołu nie wiem jakie są, natomiast od góry to już i od boku tego wiadomo. Tam będzie teren śmierci, tutaj będzie śnieżny, jeśli się nie mylę. Mam trochę też kasy nagromadzonej, zobaczę co jest najtańsze, poza oczywiście kolejnymi tutaj tego typu. Aha. Strasznie to drogie, więc... Będę się jeszcze trochę nagromadzić, nawet dużo. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze z tym wszystkim. I uda się nagromadzić wystarczająco szybko. I tak wiem, że mógłbym złoto przerobić na pieniądze czy coś, ale jakoś tak nie czuję. Po prostu tego nie czuję, mówię wam szczerze, żeby to robić. Tak moim zdaniem to złoto się przyda jeszcze gdzie indziej. Oczywiście baterie mi się wyładowały w różdżce. To szczęście szybko się odnawia. I w sumie mam już dwa poziomy zdobyte. A dalej nic nie wydaje. Tak, może warto byłoby się tym zainteresować i to zrobić. W sumie zobaczymy w ogóle jakie są rzeczy, bo tak dawno nie zaglądałem na drzewko, że już nie wiem. Tutaj są te royalne rzeczy, jakiś młotek, nie wiem do czego służy, ale okej. Tutaj szybsze pracowe piecy i kuźni. Tutaj jakieś już generatory prądu. Okej, co tu jest? Nie, nic szczególnego. Kapitalizm, no to już znamy. I nawet nie wiem, co tak naprawdę chcę wziąć. Powiedzmy, że zacznę od tego, bo tu daję młotek, nie wiem do czego służy, ale no nowe narzędzie, więc zawsze warto się tym zająć. Tutaj co mamy? Faktory, czyli fabryki. Supply, czym supply? Dobra, wiecie co? Raczej to, bo tu daję jakieś inskrypcje. Tak szczerze nie wiem co to może być, ale wypowiada się ciekawie. O. Jakieś... Czy ja z wojem będę mógł tworzyć miksturki? Okej, będą tańsze do krawcenia tutaj. Jakieś eksperckie. Nawet nie wiem co to jest, ale dobra. Dzięki za informację, gro. I teraz tak, royalny mam te do zrobienia i młotek. A, młotkiem można naprawić struktury. Dobra. Nawet nie będę czekał, po prostu... Dawaj mi młotka. I powinno być dobrze. Jak tylko sobie ten młotek pochodziłem, ponaprawiałem nawet gdzieś, to będzie kosztowało jakieś materiały czy coś. I oczywiście prawdopodobnie ulepszę trochę ten młotek w wolnej chwili. Czyli w sumie w dowolnym momencie, jak mówiłem teraz, głównym priorytetem będzie zbieranie surowców, ewentualnie potem sprzedawanie ich czy coś. To w sumie mogłem wziąć kapitalizm. Tak. A trudno, już wziąłem co wziąłem. Oj, dobra. Szybciej się młotku twórz. No dobrze, że się nagromadziło tego trochę, to zawsze prądy właśnie można szybko pozbierać. Oj. Nie, ja naprawdę chyba nigdy nie przestanę się zachwycać działaniem tej różdżki. Nie mieczyk, a właśnie można w ten sposób zmienić? Tak, można, dobra. Zamiast nawet przycisków będę w ten sposób robił. Wiem, że trochę może wydawać się to głupie, ale no, dla mnie to najszybszy sposób. W ogóle ciekawie, jakby też wyglądała gra na padzie w tym przypadku. Nie ukrywam, nie testowałem. Może jakiś odcinek kiedyś na padzie zagram, ale... No jak na razie bardziej mi się to wydaje grą pod klawiaturę i mysz niż pod pada, więc... Nie wiem, jak to miało wyglądać i mamy młotka. Tak, naprawianie struktur. Teraz zobaczymy, co jest na ulepszenie młotka. A, młotka się nie ulepsza. I w sumie jak przy tym jesteśmy, mam jeszcze stal pod statkiem. Tutaj jeszcze zlecę produkcję piątki, żeby po prostu nadrobić tą stratę i wędkę zrobię, sam może coś wyłowię fajnego. W sumie póki to się wszystko dzieje, co
Zbierajmy po prostu dynie i wszystko, co tutaj się znajdzie. Cieszmy się życiem w tej gierce i w ogóle. O, są tego jakieś właśnie szkielety uczynki czasem się pojawiają, pewnie to z tych nagrobków, które rozwalam. Ale dalej nie ma tu nie ma tu nic do gadania, jeśli chodzi o poziom trudności, ze względu na to, co znalazłem. No, w sumie teraz wątpię, żeby był jakikolwiek zwykły przeciwnik na obecny, on podkreślam, czyli teraz, taki z tych tutaj, który byłby w stanie mi jakoś szczególnie zagrozić. I dobra, zobaczymy w ogóle może jeszcze jakieś miksturach, które tutaj mam dostępne. Więcej expa dostaję, tylko potrzeba papiera i tych wszystkich robaków. Tutaj rzadkie rzeczy łatwiej zdobywać, znowu ten robak. Tutaj zwierzęta mnie kochają, potrzeba cukru, a tutaj kryształów. Nie, szczerze chyba nie to, tylko właśnie to wszystko by się przydało. Ale nie ukrywam, nie wiem skąd zdobyć papier, chociaż prawdopodobnie stół od inskrypcji jest odpowiedzią na to pytanie. I mogę go zrobić? A no mogę, nawet mam skądś cegły. Tutaj postawimy, zobaczmy teraz właśnie tak szczerze już, co tutaj mamy. Zielony pigment. Jakiś zwój z wróżki, pigmentu i papieru, który... A, daje expy. Tutaj ulepsza działanie i druidowy, który był. Będą jakaś książka. A, książka, która zwiększa expy. Mogę to już dawno zrobić, dobra, 30 tego, 5 papierów. Papiery się robi jak? Czyli po prostu 5 papierów, dobra. Rób się papier. Nie, to jest takie fajne. I takie easy, dzięki temu wszystkiemu. I właśnie jeszcze tutaj 5. Ale to się zrobi na tyle szybko, że to nie problem. I mamy wędkę. Będzie można łowić ryby i skarby. Dobra, papiery już gotowe. Teraz tylko tutaj płótna. I powiem szczerze, w przypadku tego stołu, czy nawet tej maszyny, nie wiem, jak to miała przyspieszyć, ale dobra. Jakaś książka, 15% więcej expów. I oczywiście nie będę nawet czekał. Połazimy, poelektryzujemy wszystko. Po prostu, wiecie, standardowa procedura przyspieszająca krawcenie. W ogóle ciekawe, jak to będzie wyglądało później, kiedy już dajmy na to jakieś lepsze maszyny. Czy dalej będzie można to ulepszać tym zwykłym ruchem prądu? Nie, bo akurat jeśli będzie jakiś generator czy coś, to trudno mi uwierzyć, żeby generator można było ulepszać strzelając w niego prądem. To prędzej go zepsuło, chociaż dobra. W przypadku każdej z tych maszyn to prędzej by je zepsuło niż pomogła, a jednak pomaga jakimś cudem. Dobra. No chodź glut. Chodź glut. Dobra. I książka gotowa. Dziękuję bardzo. 11% więcej expa. Zobaczmy od razu, co jest potrzebne na jakimś slajmowy tom. 30 szkła, 5 papieru. Nie, zanim szkło, to muszę się dowiedzieć, skąd zdobywać lawendę i inne takie rzeczy. Po prostu, wiecie. Bo bez tego, gdzie będę miał stały dostęp do piachu, to raczej nigdy nie zbieram tyle szkła. A tak jak będę mógł wykupywać po prostu dowolny krolcek i zawsze dostawać szkło, to będzie dużo łatwiej. Chciałem sobie piach. Czy ja właśnie dostałem dwie kotwice z tego, z pułapki na ryby? Chyba tak. W sumie nie wiem, co mam o tym myśleć. Ale okej. Dostałem kotwicę. I to dwie. Okej, o, jest szkielet. Standardowo prądem go. To z tego, że mam miecz, mam łuk, mam jakieś inne rzeczy. Nie, prądem wszystko. Tak jest łatwiej, tak jest fajniej. Okej. Trochę kryształów, trochę złota, trochę różności. W sumie jedyne, co tak naprawdę mi zostało do skończenia pierwszego bandla, to są właśnie te chyba kryształy i jakiś zwój z kilofem, których dalej nie wiem, jak zdobyć. Ale spokojnie. Wszystko z czasem przyjdzie. Oj, jak pięknie się to zbiera po prostu. Dobra. Przy okazji, da się jakoś ulepszyć wędkę? O, z tego co widzę, to nie. Więc teraz zostało ulepszenie tylko tych sprzętów, z których i tak nie korzystam za bardzo. Ewentualnie tutaj jakieś plecaki, sakiewki, wszystko, ale... No niestety nie ma za bardzo. I wiecie co, chyba nie mam wyjścia, jeśli chcę odkryć nowe krainy. Będę musiał poświęcić całe moje zapasy złota teraz już
na to, by właśnie przerobić je na monety. To też w sumie zrobię na spokojnie, ale to w cięciu, po prostu, bo nie chcę marnować czasu odcinkowego, który tak jest mocno ograniczony. Dobra. Jeszcze w sumie nic się nie ogarnęło tak do końca, poza tym, że mamy 75 sztabek złota. Wszystko oczywiście na monety. Bo to jest jedna nadzieja na to, żeby szybko móc wykupić nowe ziemie. O, a ci wiem za skrawcenie 2000 monet, okej, okay, czyli już wiem ile skrawciłem do końca. 2000 z tego wszystkiego było wykrawcone. Przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to może warto byłoby postawić banki? Tak, zdecydowanie dobry pomysł, tylko musiałbym mieć trochę złota i cegieł, ale to na spokojnie postawię może pomiędzy odcinkami. A dzisiaj, jak mówiłem, moją podstawą podstaw chciałbym, żeby było odkrycie nowych ziem. W szczególności, że już wiem o ich istnieniu, to teraz tylko po prostu je odkryć. I w sumie nie ukrywam, tych te grobowe też przydałoby się trochę rozwinąć, ale... No niestety, ze względu na to, że potrzebuję materiałów, które najwyraźniej nie występują na tych terenach, to muszę po prostu odkryć jakieś nowe. Tylko nie wiem, czy zainwestować w te tajemnicze, które są na dole, czy te na górze śnieżne. Zresztą dobra, zobaczmy może na którym nie stać najpierw, to w ten sposób stwierdzimy. Okej, mogę śnieżne kupić, a te jeszcze nie, bo są warte ponad 4000. Dobra, no to idziemy do śniegu. Okej, dobra, jesteś głodny, to spokojnie nakarmię cię. Aha. Chyba użyłem Spirit Orba przez przypadek. Aha. Czyli już wiem, jak ona działa. Dobra, to w takim razie zwiększę sobie obrażenia. Ale drugiego Spirit Orba bym lepiej schował, bo mówię, nie wiem, czy one nie są do czegoś przydatne, więc wolę ich nie zużywać. Dobra. Wezmę kotwicę do siebie, Spirit Orba odłożę. Tak będzie bezpieczni. Chyba zwiększyło to też trochę obrażenia. Z tego nawet nie wiem o ile, ale wydaje mi się, że że skutecznie teraz to rozwala. Ale dobra, mniejsza z tym. Zlamiłem, przynajmniej się dowiedziałem, jak działa Spirit Orb. I w ten sposób mogę mieć więcej życia, więcej obrażeń innych rzeczy, okej. Ale mówię, nie chcę z tego korzystać, dopóki po prostu nie będę miał pewności, że wystarczy na ulepszenie wszystkiego, nie jest potrzebny do krawcenia czy coś. I w ogóle chodźmy tutaj do tego gościa. Może mi trochę tu pomóc? Aha! Czyli stąd się zbiera te kryształki. Okej! Okay. O, owca! Dobra. Pomogę ci prądem oczywiście, bo czym innym. Ale dobrze, dobrze podejrzewam, że to będzie śnieg, patrząc po tym wszystkim. A tu pewnie z tego wypadnie nic. Albo co najwyżej kamień. Nie, kryształy i węgiel. Okej, ale fajna sprawa. I to jest ten wielki kryształ, o którym tam mówili. Dobra, zobaczymy, czy on już narzeka. A, to jest strasznie ciężka robota, czyli muszę chyba to rozwalić całkowicie, żeby móc z nim lepiej gadać czy coś. Co te kryształy mogę zrzeć? Patrzcie. Mhm, omnomnom. Nie wiem, po co miałbym to robić, jak mam teraz lepsze żarcie, ale okej, warto wiedzieć. I wielki kryształ zaraz się rozbije. Nie wiem, po co to robię, tak naprawdę, poza tym, że wiem, że jest achievement za rozbicie tego kryształa. Przeglądałem, jak mówię, trochę. Większość z nich i tak nie ogarniam. Ale okej, i zaraz będzie wielkiego kryształa, mamy miliony kryształów wszelkiej maści. I achievement. Uwaga, uwaga. Ach, i kto teraz jest twardy? Byłem urodzony potem wykopać ten kryształ. Co teraz powinienem robić? Dobra. Nie ma odpowiedzi na moje pytania i dylematy, gdzie znaleźć lawendę, czy co to tam było. Ale dobra, przynajmniej mamy kryształki. Wiemy, jak je zdobywać. I nawet nie będę czekał, zaniosę je po prostu wprost do miejsca im należnego, czyli do muzeum. I proszę, jak tylko zdobędę zwój z Kilofem, skomputowaliśmy to. Na farmie mam coś, co mogę jeszcze dorzucić teraz? Chili mogę na pewno, i dynię będę mógł. Ale jeszcze za mało, żeby mieć komplet. Serio? Czyli potrzeba fiberów? A ja jeszcze tego nie zrobiłem? Dziwna sprawa, powiem szczerze. Ale dobra, mniejsza z tym. Zaraz zaniosę tam fibery. I wow. To było łatwiejsze niż myślałem, naprawdę.
Dobra, gdzie zrobiły te fibery? Na farmę? Tak, na farmę. Okej. Okay. Czyli teraz potrzeba tej... Nie wiem co to... Jajków, dyniów, papryczków, chili. Jakiegoś złotego jajka. A tutaj czego jeszcze chcecie? Te kwiatki. Lawendę i te kwiatki, okej. Okay. Wszystko na spokojnie sobie pozbieram swego czasu. I w sumie... Cicho, siostra, proszę cię. Wiem, że oglądasz coś, czego można się nieźle śmiać, ale cicho. No widzę. Dobra, siostra... Aha, dobra, już rozumiem. Wracając. Mamy 20 minut, a jako, że w sumie nowa formuła teraz z tych odcinków wchodzi i chciałbym robić je... No, póki co przynajmniej trochę krótsze, dopóki nie słyszę, że chcecie dwa dziennie i na tyk długie, większościowo, więc... Te 20 minut wydaje mi się być optymalne. Chociaż, czy ja wiem. Może nie, może tak. Nie mnie to oceniać, wy to ocenicie, wypowiedzcie się na ten temat i w ogóle. No i póki co ja już się z wami żegnam właśnie, no trzymajcie się, hej, hej, takie tam. Pa, pa.